Na końcu wczorajszego techwika umieściłem film, który w moim mniemaniu był hołdem dla całkiem utalentowanych pranksterów, którzy przedstawiali się nazwiskami Ligma i Johnson. To pierwsze nazwisko jest e, słowem kluczem, które nie zostało rozpoznane przez dziennikarzy amerykańskich poważnych mediów, takich jak CNBC czy Bloomberg i innych, którzy wypuścili newsa o tym, że oto zwolnieni inżynierowie z Twittera mówią. Totalne bzdury zresztą, do tego przejdziemy i są smutni z tego powodu, że zostali zwolnieni. No ale po pierwsze, skoro amerykańscy dziennikarze dali się zrobić w konia, to dlaczego tutaj w Polsce miałaby być to wiedza powszechna o co chodzi w sprawie Ligma Johnson? I być może nie macie ochoty zagrzebywać się w ten temat i konsumować całej masy memów, poznawać historię tych memów. Po co wam to? Macie mnie, ja i tak to robię na co dzień. Także o co chodzi w sprawie Ligma Johnson. I dlaczego wszystkie media amerykańskie w tej chwili o tym piszą, A Rahul Ligma, którego Ligma na pewno nie jest prawdziwym nazwiskiem, stał się bohaterem tak rozpoznawalnym w Stanach Zjednoczonych, że niektórzy Amerykanie przebrali się za niego z okazji Halloween. Zacznijmy od początku. Tych dwóch panów pojawiło się z kartonami przed siedzibą Twittera. Niedługo po tym, jak Elon Musk przejął rządy w firmie, i zaczęły pojawiać się informacje o tym, że Musk ma zamiar zwolnić 75% całej załogi, że Musk zwolnił, co jest zresztą prawdą większość zarządu Twittera i tak dalej, i tak dalej. Więc na tej fali media pod siedzibą Twittera się znalazły. No i. Czy mogło być coś lepszego niż dwóch kolesi z kartonami? Jeden jeszcze miał y, te najdroższe możliwe słuchawki Apple przewieszone na tym kartonie, czyli dwóch przedstawicieli działu IT, którzy zarabiali mnóstwo, byli typowo liberalni, a zatem y, kochali mniejszości i walczyli z konserwatystami i teraz zostali wyrzuceni na bruk. I ci ludzie cokolwiek mieli do powiedzenia, a mieli do powiedzenia amerykańskim stacjom telewizyjnym między innymi Jestem zaniepokojony przyszłością demokracji i przyszłością kurateli celebrytek. Chodzi o Britney Spears. Michelle Obama nigdy by się nie wydarzyła, gdyby Elon Musk był właścicielem Twittera. Obama w 2008 by się nie wydarzył, gdyby Elon Musk był wtedy właścicielem Twittera. Jestem fanem czystej energii, zmian klimatu, a nawet wolności słowa. Jestem nawet właścicielem Tesli. Drugi z pranksterów, o którym mówi i pisze się nieco mniej, też twierdził, że posiada Tesle, a zakończył wywiad słowami Muszę się teraz złapać ze swoją żoną i mężem. Także na razie, cześć. Słuchaj, mam kontakt z mężem i żoną, muszę wyjść. guys. No bzdury jakieś, więc dlaczego te media amerykańskie kupują coś takiego, bo mają najpiękniejszy obrazek, mają to, co jest najważniejsze, czyli człowiek wychodzący z kartonem z biurowca. I... Tutaj e, zaczyna się moment, kiedy widać wyraźnie, jak bardzo dziennikarze tradycyjnych mediów są oderwani w zupełności od internetu, starając się zweryfikować nazwisko Ligma. Ligma to mem. W 2018 roku pewien użytkownik Instagrama w ramach żartu ogłosił, że znany streamer ninja zmarł. Następnego dnia kolejny użytkownik dodał, że przyczyną śmierci ninji była choroba o nazwie Ligma. Dlaczego Ligma? Bo będą pytać, co to jest Ligma. I wtedy można odpowiedzieć "Ligma balls", czyli "Lick my balls". Najdelikatniej tłumacząc na polski "polisz mi jajka". I to było podwójnie śmieszne dla tych, którzy wiedzieli o co chodzi, bo wiedzieli, że część ludzi nie wie o co chodzi. Memów na temat ligmy powstało mnóstwo, na przykład ten. Powstawały też filmy. You have ligma. What's ligma? Ligma balls. Nawet sam Ninja w końcu zaczął z tego żartować. Natomiast, jeżeli jesteś dziennikarzem i robisz materiał na temat Twittera, musisz wiedzieć, że Twitter memem stoi, a szczególnie właściciel Twittera nowy, czyli Elon Musk, który natychmiast zareagował pisząc Ligma Johnson, had it coming, czyli w pierwszej normalnej interpretacji należało im się, ale to come po angielsku oznacza również dojść, mieć orgazm. I po tych emotkach obok wpisu maska domyślcie się, o które znaczenie tu chodzi. LIGMA Yeah. A zatem o to chodzi w sprawie Ligma Johnson, jednym z lepszych moim zdaniem pranków ostatnich lat, które bardzo ładnie pokazuje, że tak zwane społeczeństwo informacyjne jest w absolutnym rozpadzie. I moglibyśmy usiąść i się nad tym rozpłakać, ale lepiej się chyba z tego pośmiać. Życie jest zbyt krótkie, żeby brać je na serio i marnować czas na mycie włosów, skoro można założyć czapkę. Poprawię się następnym razem. Obiecuję. Cześć.